Mega dziwne tosty ze... z czym? Z ogórkami kiszonymi. Będzie tost po hawajsku z szynką i ananasem. Ze snickersem. Tost z dżemem i bitą śmietaną. Tost z zupką chińską. Mój ulubiony to ten. Z mambą? To będzie pyszne. Tost tak? Z mambą. Z mambą? Ale a, jest jeszcze zwykły ser tostowy. Tak, i z ketchupem. Z mambą i z ketchupem pod bliżki. I z chipsami. Sobie. Specjalnie na potrzeby tego odcinka kupiliśmy mamy też... toster! Tak! Tak! I mamy też... Walisa. Z czym najpierw? Z szynką? Dawaj, po hawajsku. A, nie. Cześć, to ja i mój ryj. Dobra, i pa. A, dwa kromki. Jeden robimy na pół. No po tak, co? Tak, ale chodzi, że tak. O, ci ładny no, chlebek, no. Nie? Z Carrefoura najpierw serek. Spod wiadomo czego. Smacznego tam dla ciebie. A dla ja ciebie otworzę tą buchę, ej. A czym tą buchę otworzymy, kurwa? No właśnie nożem. Jak kurwa nożem? Nie daj, patrz, pokażę ci. Nie masz otwieracza do puszek? Na po co mi? Ja nie kupuję do puszek. Do puszek? Nie, do puchy. Ja pierdolę, tak to zrobisz? No, robi. No tak. Tak się robi. No i co teraz? Rozjebię sobie ręce. Nie rozjebię nic. A wiesz, że jak się zje ananasa? Nasa? Ananasa. No. No to dobry jest i się go je. Słodka sperma jest później. Testujemy kiedyś to? O, leszczyna! Dobra, taki ananas? A nie wiem, daj spróbować kawałeczek. Pycha. Dobra. Ale szyna! O, się przykleił ser. Dawid Szynol, kurwa. Szyneczkę kładziesz tu, tak. Znaczy dużo tej szynki dałeś. O to chodzi, na bogato. Z czym chata bogata? Nie łyżką, tylko widelcem bym dodał. Żeby nie, woda nie była. Nie będzie, patrz. Ja pierdolę. Widzę, że wszystkich narzędzi, jakie posiadasz, już nie masz. Absolutnie. No, kurde, no, człowieku. Człowiek jest po to stworzony. To jest a tost tak zwany hawajski. Hawajski tost, no. Szynka, ser topiony i kurwa ananas. To tak jemy. To ja nie jadłbym, ale... Przejdźmy do strefy to... pakowania. Postować. I co, mocno? A przytrzymaj na chwilę ręką. Ja cię zaraz trzymam. No i co? Trzeba teraz tutaj... Ała, kurwa, jak to się zamyka? To nie Afryka, się drzwi zamyka, kurwa. Jest takie zamknięcie, ale tego bym nie zamykał. To po prostu ma być tak, wiesz? Tu gorąco tutaj. Dobra, co robi się? No. Wiesz, że może tak zajebać tą walizkę i sobie... No, no, ale jest plastikiem strasznie. No, śmierdzi Carrefourem, tak. Carrefourem takim śmierdzi. Nie jest. A u was też w Carrefourach zawsze śmierdzi, jak się wejdzie do Carrefoura? Tak, w Carrefourie tym dużym wali, kurwa, mięsem zdechłym. Zawsze. No, a jedliście kiedyś pizzę hawajską? A jedliście kiedyś tosta z musztardą? Dobra, ja bym to brał. Patrz, śliczny, nie? Co? Ja pierdolę, sałatka się zrobiła. Coś nie pasuje z tego. No żeś to kurwa ostatnie soki z tego tosta wycisnął tam na boku. Jak kurwa, jadłeś jakiś tost? Tu masz za sobą ten. Talerz? Talerzyk, no. Dobra, ja wierzę talerzy. A nie chcesz najpierw go kurwa potem? Po ketchupem? Poświęcić? No gdzie? Tosta po ketchupie lejesz? Jak? Z boku się leje. Co kurwa? No, tu sobie lejesz. No właśnie, ketchup lejesz po toście. Kurwa, na łebce wylej ten ketchup, kurwa. Jesteś... No na łebce wylej, kurwa. Mać. Nie no, ty trolujesz kurwa w tych odcinkach. No na kurwa tak się nie robi, no! Cały się tak robiłem. Chcę powiedzieć, że na frytki też lejesz. No. Nie, do dupy se leję jeszcze. Zobacz, ten ładny hawajski, co prawda hawajski, ale... Ej, taki kurwa sprasowany. Z no sprasował się, ale dobrze. Jak pani nie wygląda. Smakuwa. O kurwa. Suchy trochę wyszedł, ale? Nie, nie, ten kurwa na nas mi przeszkadza. A z ketchupem? Chociaż? Nie wiem, nie. Nie jest zły. Jak chcę na słodko, to robię na słodko, a nie kurwa jakiś miszmasz pojebany dziwny. No taka prawda. O kurczę, ananasie. Na zakwasie. No powiem ci tak, no już powiedziałem, co wiedziałem. No ananas do wyjebania, tak to git. Z ketchupem? Nadal, o, lepsze z ketchupem. Ale tak. Ananas do wyjebania, no. O, tyle w temacie. Dobra widzowie, teraz kurwa pyszności moje kurwa, które sobie zawsze w domu robię. Nigdy nie robiłem tego. Trzy kurwa kanapki to chleb w jajku. Tak, ale to dlatego, jajo chlebki kurwa tak zwane. Trzeba wziąć kurwa środek jednego i wypierdolić, żeby była półka nas na jajko. A ty tak bo... chcesz to zrobić, wiem, ja to widziałem, to na YouTubie mi się zawsze wyświetla i nie nigdy miałby... kurwa tego nie zrobiłem. Nie miałbyś kurwa możliwości naszej jajka wbić do tego, rozumiesz? A robiłeś kiedyś tak, czekaj! Robiłeś kiedyś tak, tazik! Ja zawsze z tym chlebem robię tak, że kulkę! Tak, tak! I właśnie taka surowa była potem. No, no to właśnie tak się zapytać, czy tak robisz. To jest chleb. A ten chleb ty, czasem ten chleb się nie spali? Czasem ten chleb się nie spali. Stary, zaraz to przepiłem. Żeby się nie rozpierdliło, zrobimy... Aaa, ale żeś kurwa wymyślił. Tu będzie uszczelka, która będzie masz jakieś dobre pomysły w tych tostach. Tak. No tak, uszczelka na jajko, żeby nie wypłynęło. Ja też taka musi być. A teraz tak. Pokazywał mi ostatnio Billy. Pozdrawiam. Ej, nie tą stroną, człowieku. A, tak. Nie te... Oj, zstępiłeś. Dobra. I teraz tak. Uwaga, cię rozbije żółtko. Jest pięknie. No i ładnie. Pięknie. Kurwa,
Izolacja działa, nic się przelewa, kurwa się. A jak będziesz patrzył, czy się zrobiło, czy nie? No... Weź to posól jeszcze, najpierw trzeba posolić to jajo, bo ono będzie takie niedobre. Izolacja nie wytrzymała, puściły zapory wodą. O, nie, nie, gdzie, pokaż. Zapora nie wytrzymała. Chodź, pokażesz. Tak trzeba zrobić z jajuszkiem. Ja pierdolę. Basen dla jajuszy, co? Nie, no ja pierdolę, nie, no nie, pieprzył, kurwa, tego. No podobne jest takie. Pierdolę to tam teraz. Takie pyszności będą, jak teraz widzę, że są. Proszę. No, a on taki green cheese. On francuskie robi, on inaczej robi. Nie wytrzymała ta izolacja, puściły wody. Na dole jest takie mokre. Nie możesz tego przycisnąć za bardzo, wiesz? Tak. Leciutko trzeba, powolutku. Kurwa! A on się bo jest się świeci, to jest w fazie rozgrzewa. Co? W jakiej fazie? Nic nie jak księżyca. Patrzeć tam. No właśnie, kurwa, trzeba przez jebałem robić. O nie, kurwa. Ale poszło. Kurwa, nie bądź w gorącej wodzie kąpany, kurwa. Trzeba tutaj roztropnie to zrobić. Teraz się przypali to jajo tutaj. Ale to dobrze, bo będzie teraz pokazane, jak to się zetknie, to tam do środku prawdopodobnie też. Nie, no tam jest więcej, tam już dłużej się zacina. Zacina, no, no, to już się zcięło. To już się zcięło, no. Tak, tak. Piękne się smaży, kurwa. Wiesz, co się kruszy, Blandzia Mafia, kurwa. Piękniutkie to zrobiłeś, kurwa. Liczne. A ty zrobiłeś. Nie chwal mnie. Musicie to zrobić wy, widzowie, sami. Spróbujcie se. My robimy tak, nie popełniajcie naszych błędów. Tak, uczcie się na błędach. Czyli na nas. Na powrót. Kurde. No, nie wygląda apetycznie, ale weź tam. Poszła zapora trochę. No, zobacz, fajne. Jak na śniadanko. Zjadłeś takie, co? No. Zjadłeś tak. Zrób sobie. Rój swojego. No i prawda, tej pychotka. Z racji, że jest to mój tost, ja go kurde. Nie lego! Dobrze, to swój kawałek kolejny. No, teraz mądre zrobiłeś. Tak czy tak? Rób jak chcesz. No, może być tak na pół. O! Na pół kroi. No, na pół kroję. Trójkąty, zobacz ten. Czemu tam nie ma tego jajka? Odpierdacie się od moich tostów. Ej, gdzie jest jajko? O, trójkąty, kurwa. O, kwadraty, kurwa. Patrz, kurwa, jebana, zobacz. Ja pierdolę. Tak. Co ty odjebałeś? Pyszności, kurwa. Nie, to ja pierdolę. Daj to. Daj, bo się nie pożywię. Gdzie to jajko? Ej, jajko zajebali, ono tu wypłynęło. Pychota. Pyszne. Dobre. Dobre, Kaszub. Kurwa, dziwne to jajo, ci powiem. Na patelni, jak chcesz zrobić, to lepsze. Mi się wydaje, że to powinno się oddzielnie robić. Nie wiem, nie czuję smaku, k***a, stary. No. Nie czuję smaku, bo mam k***a sam ketchup. Ja mam k***a sam chleb. Dziwne. No. Chleb w jajku lepszy. Albo... Okay. Albo na patelni. Bo to... nie ma masła. No, a to na patelni. To na patelni powinno się robić, nie w tak. Tosterze. Nie róbcie, mówiliśmy już. No, pozdro, pozdro dla ziomeczka. Ja go znam. I on jest spoko, on robi dobre tosty. Wbijajcie na jego kanał. Kto to? Kevin z biura, tak się nazywa. O, ja tosty je. Daj, teraz ja robię tosta. Jakiego robisz teraz? Ja robię tosta z serem, ale z chlebem najpierw. Ja chcę z mambą zrobić zaraz. Dobrze. Nie, jeszcze najpierw na słodko, później na słono. Na odwrót. A czemu nie mogę z mambą sobie zrobić? A to se rób, co chcesz? No to se zrobię, ja chcę z mambą. Teraz robię z serem. No. I ogórkiem kiszonym. O kur... Żeś to był twój pomysł na takiego tosta, jakbyśmy w sklepie. Musisz pokroić ten ogórek. Siedź na kwaśno, to masz na kwaśno. Jak chciałem z cytryną, kurwa. No właśnie, to, no i to by było pyszne. A ja chciałem na słono, to się spotkaliśmy w połowie. Ogórek kiszony. Jest ogórek kiszony. Kwaszony, no. Kwaszony. Oj, spróbuj, czy dobry? Dobre? Dobry. Dobra. Jest taki twardy. Nie za miękki. Kładziesz tak. No i zamykasz. I do tostera. Pięknie. I co teraz robisz, kogo? No wkładam. A to się nie wyleje, kurwa. Można bardzo to przycisnąć. No. Robi ten, tosty z rzeczy z poprzedniego dnia z obiadu. Tak? Fajnie robi. Teraz degustacja, zobaczmy. No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Z ogórkiem kiszonym i serem. Ja pierdolę. Oj, rozwaliło mi się. No z boku, ale gorący ten ogór będzie, pa. No. Pokaż to. No fajnie wygląda. Ale spracowany tak samo i wali ogórem kiszonym. Ty, porządeczku. Kojarzy mi się z pizzą domową, bo ja chciałem pizzę domową. Tam było wszystko. Tam zawsze ogór. Dobre. Dobre. Dobry taki tosik, fajny. Ale suchy bardzo. Kolejny raz tu suche. Wszystkie testy tego tostera. Chuj toster mamy. No. Trochę ciepłem, jako w kurwa. Jak właśnie jest tost z czymś wodnistym w środku, typu ogórek, pomidor. No. Tost to jest nagrzewa. Kurwa zimny. O, tak. W środku parzy. Ja przychodzę do was z autorskim pomysłem, który wymyśliłem sam w sklepie. Idąc, mówię do Arka, zrób na słodko. Odpowiedział, że nie. Witaj, witaj. Nie, no. A ja uważam, że nie to no, będzie pyszne. Z dżemem, tak. Moim zdaniem to będzie kurwa.
Pyszne. Z mambą? Tak. No, ale z jaką to wybór? Wszystkie? To musi być kurwa... Miks wszystkich. Mix? Tak, że po jednym kawałku każdej. O, usunęli tą najgorszą mambę cytrynową. Tak? Nie ma już. Zobacz, pomarańczowa tylko. Wiśniowa jest. O, wiśniowa jest najlepsza. Ja kiedyś robiłem tak, że wszystkie naraz wziąłem i taką wieżę zbudowałem i ją opierdliłem. Ja kiedyś budowałem, bo Lego miałem mało. Albo nie miałem Lego i z tych klocków budowałem. Dobrze robiłem. Lizałem to i się kleiło. Ja pierdolę. To może też polisz, żeby się pokleiło. Macie dobre, co? Nie. Ja bym to przekleił tak na pół, żeby... Po co? Nie. To się spłaszczy w tosterze. No właśnie chcę zrobić tak, żeby się nie spłaszczyło, bo wtedy będziemy mieli lepszy toster. Tost. No dobra, rób po swojemu, no to jest twój tost. A wiesz, tu trochę przestrzeli, żeby nie odbywało się od razu. I dam to po rogach, czy też takie różne smaki. Po roże. A ciężko idzie. Chłoteo. Dobra, patrz. Dobra. I tutaj teraz tak. Tak. Ej, ale wziąłeś wszystkie smaki? Tak. Tak? Tak. No to dobrze. No jest tak. I to się rozpłynie tak fajnie chyba, nie? Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, zobaczymy. Przykrywam. Powinno się tak zrobić. I jedziemy. Dawaj. Dobra, wrzucamy. Nie ma z czego, bo nie nasypiłem. Wrzucamy nienasypieni. Do końca czy nie? Spresować czy nie? Nie presuj. Tak, już, starczy, już. Tyle? No. To odbije se tam i będzie się smażyć. No to git, to czekamy teraz. Tutaj mam... O, ale pachnie... się przybiegło, ziomu. Nie, pachnie pięknie, mam busio. Czemu jest czarny? Z racji, że to jest mój tost, a ty bardzo... Twój tost, twoje zasady. A ty lubisz trójkąty... Zjedz go z ketchupem, polej go ketchupem z mambą. Polej go ketchupem z mambą. O kurwa, co się stało? Ooo, pokaż jaki cią... Nie piękny rozciąga się. Jest. Piękny jest, bracie. Kurwa, co się stało z tą mambą? Ona wsiąkła w chleb. No, spróbuj sobie. Za mało mamby dałeś. Ale ślicznie pachnie, taką chemią. Mor mamba. Dobrze jedzie. Jak chleb z mambą, no w sumie. Ej kurwa, dobry zajebisty. Taki kwaśny. Nie. Śmierdzi pachnie. Nie. Taki kwaśny. Zajebisty w chuj. Najlepszy chyba do tej pory, co? No, nie spodziewałem się, że aż tak dobry będzie. To jest tylko więcej mamby dać. Więcej mamby, no. Ale za słodki w chuj. Nie jest słodki, jest taki kwaszkowy fajnie. Wiem jak to smakuje, jak delicję. Trochę tak! No. Tak, jak delicję! Jak delicję. No. Czyli tu macie DIY delicję, widzowie. No. Tylko nie da się obrać, żeby samą galaretkę zjeść. Dobre, nie? Jak delicję. No. Naprawdę. To z mambą. Czarna mamba. Szokolada będzie też dobry byłby, z Milką jakąś, Oreo czy coś. Uuu. Będzie następne odcinki. No widzowie, jak chcecie więcej odcinków z jedzenia tostów, to dawajcie... Nie, kurwa, w p***e mamy tak szczerze, co chcecie, my to będziemy robić też dobre. To jest kurwa zajebiste, naprawdę. Nam się to podoba. Ale napiszcie, jeżeli chcecie już więcej. Teraz robimy z zupką chińską tosta. Okej. Dać ser? Tak, oczywiście, że tak. Ja p***e. Ser, to będzie o, poczekaj, nie, odwrotnie. Najpierw zupkę. Co zupkę, gdzie? Zupkę. No jest makaron, ciekawe, makaron. Totalnie. Ja sam nie wiem, kurwa, to był pomysł spontaniczny. Bez wody, ja żeby było. Tak no, dużo? No nie, chyba za dużo, chłopie. Przepraszam, poniosło mnie. Dalej dużo masz, kurwa, tyle samo dałeś, co jest? Nie, teraz jest dobrze. Aż chleb się wyjdzie. Nie, teraz dobrze robię. No źle. No i jest to, proszę bardzo, z supką chińską, z makaronem. Ja pierdolę, idziemy zapiec. O, no i wkładasz tosta z lifonem. O. Dawaj go i kroimy, wariata. To nie będzie dobre moim zdaniem. Myślisz? No. No po mambie teraz może zaskoczyć ci. To, ale to jest, k***a, to są, patrz, to jest ej, połączenie. Ej, to wygląda. Jak to panini z żabki. A tak, ale to jest tylko jak ser. Ale to jest połączenie dwóch głównych potraw studentów, k***a. Czy parówek tego brakuje? No. Dobry. Suchy trochę. Mhm. Taki niezapychający buzie. Smakuje jak to nudle serowe, co? Jakbym był studentem, moje danie to było. Mm-hmm. Danie popisowe studenta to jest. No, na imprezę. Na ziomeczku. Zamówiłem pizzę za ziomeczki. Ja chciałem sprawdzić, czy z sosem sojowym będzie dobre. Czemu? No bo makaron jest chiński, jak w Chinach jedzą takie rzeczy. Haha, to może jeszcze dasz tutaj nietoperza na środka, co? Jakby mnie pojebało, to bym to opierdolał jak... No, trochę tak. Dobra, mój domowy przepis, który ja korzystałem jak... Był taki moment w życiu, kiedy miałem dostęp do bardzo dużej ilości tego typu chipsów. I ja już miałem tak połziurki w nosie tych lejsów. Już tak ich na wszelkie sposoby, że nawet tosty z nimi robiłem. Ale poczekaj, to masz... one się pokruszą się. Nie, robisz tak. No w to, co się dzieje w środku, bo to okay. Się... Pokruszę, to się w brzuchu również też. No tak. Chodzi o to, maxy, że oprócz sera... paprykowe, tak? Tak, to muszą serek być jeszcze, paprykowe. No tak. To muszą być smaksy paprykowe. Do tego dajesz ser. No. Prawda? I do tego sera tutaj, jak go już przypierdolisz tu tak.
Tak, i tak ten ser jest klejem. Czemu nie mogłeś po prostu całego położyć plasterka? Jakiś puzzle zrobiłeś. Nie wiem. Robisz to tak, stary, masz wyjebane, czy to jest w całości, czy to nie jest w całości. Ej, to dobrze tak wygląda to, akurat. Tak to nie głupie. I to naprawdę oddaję. Już, to nie. Dobra, spokojnie. To ty jesteś specjalistą. Spokojnie, jak na wojnie. Tutaj robisz tak i teraz musisz sobie to przygnieść, żeby one się tam... Ja bym już to zjadł. Żeby się tam zgniotło. I teraz jak to dasz do tostera, stary, pyszności, zobacz. No to dawaj. Tu bierzemy czyściutki tosterek. Zajebisty nasz ser jest tostami. No, ja mówię, że ser jest tostami musimy zrobić, bo nie wpierdolę. I czekamy. Dawaj, krój go, pokaż co. To jest sprawdzone, ja nie muszę tego jeść, ja wiem, że to jest dobre. Tak? Jedzcie, jeszcze z tego wszyscy. Areczku, dla ciebie tutaj, prawda, taki. Daj. Tutaj dla widowni, taki. Ja już nie muszę jeść, kurwa, ja znam ten smak na pewno, jak prawie każdego to. Weź to też na pół, żeby było. No dobra, to ja też zjem tak. Proszę. Wygląda fajnie, pa. Jak panierka jakaś zrobiona. Jak pachnie. Ale tam jest kamera. Też. Piechotka to jest. Jak z kurczakiem. No. No. Dobry. Ale tylko i wyłącznie z Daysami Max. To tylko? Niebieskie niedobre już nie chrupią. Już przestały. A to chyba dobrze. Nie można, to jest dobre. Dobre. Zajebiste. To jest dobre. Chyba drugie miejsce dzisiaj póki co. Dziękuję. Wygrywasz ten odcinek. No. Kto stowy. Dobre. Pycha. Pycha. Dobrze. Ja teraz zrobię tosta, aha, który jest taki. Jaki? Owaki. Siaki owaki. Patrz. Bierzesz chleb i patrz, kładziesz takiego batona. A nie ten, nie na pół? Spierdaj, to mój tost. To miał być mój, kurwa. Nie, ja wymyśliłem stickersa. Ja dawaj, tak? Gdzie taki, kurwa? No i chłopie, masz to z Destomo, myślę, że będzie dobre. Jest czekolada, peanut butter i co? I gówno, kurwa. Właśnie, pięk zapiec. No, pięknie, to siedzi. Proszę, no to stale. Dobra, niech się robi. No nie wypłynęło nic, ładny jest. Dawaj tego ze snickersem, prawda? Ej, kurwa. To przekroję go, w którą stronę kładłem te snickersy? Nie wiem. W tą. O kurwa, przekroję w teraz twoją stronę, żeby był jeden snickers i drugi snickers? Musiałby dłużej być chyba, wiesz? Dlaczego? Nie, zobacz, jest roztopiony zajebiście, zobacz. Kurwa, to wygląda jak takie te z McDonalda z Ameryki czy tam skądś. No, o to chodzi, chłopie. Pokroję tu dla wszystkich. Ja pana zjadam. Kurwa, pycha to będzie. O! O! Te orzechy mi przeszkadzają, wiesz? Mhm. Jakby nie było tu orzechów w Snickersie, tego crunch może, on nie ma orzechów. To by dobre było. Kurwa, ale pechotka. Smak jest dobry, ale orzechy przeszkadzają. No. Ja Bitą śmietaną, dobra. Pycha i takim Snickersem i tą śmietaną. Nie zastanawiaj się, kurwa, zrób to po prostu w domu, nie? Zrób, a? Z Marsem co spróbuj. Z Mickey Wayem. Z Mickey Wayem. To z batonikami musimy zrobić, stary. Tak. W następnym odcinku musimy też z żelkami zrobić. No. Tościk z dżemorem, co prawda, tutaj bardzo. Pyszny. To może być dobre. Nigdy nie próbowałem, ale... Jeszcze bym dodał Nutelli. Oprócz dżemora. Ale to nie na środek, to na polewę będzie. Ja wiem, kurwa. To mój tost. No, ale nie no. Chcesz. Ale wiem, ale to do góry będziemy ten. To będzie zamiast keczupu. Dżemor. Łowicz. A mam pytanie. Klasyczny 100%. Mam pytanie, skurwysyny. To jest najlepszy dżemor. Mam pytanie, kurwa. Kolejny raz podnoszę kwestię spórną gastronomiczną. No kurwa. Tak. Czy jeżeli smarujesz, kurwa, chleb dżemem, to czy robisz to z masłem, czy bez? Z dżemem? Z masłem jest dobre. Z masłem, ale z Nutellą i masłem nie. Z masłem tak, z dżemem i masłem tak, ale tak samo z miodem i masłem też jest, kurwa, prześwietny, ale z Nutellą i masłem... Nutella i masło, masło też tak robię. Teraz tak, tutaj to, pyk, kurwa. O, i lecimy. A to jest tościka prawdziwego wsadzamy, kurwa, z dżemiorem. O, to będzie jak naleśniki moim zdaniem, kurwa, nie? Takie pyszne to będzie. Uuu, wygląda ładnie, jak jakiś kurcze. Ale ja miałem, że z tym mojtwak mówię, kurwa, Nutellą robiliśmy? No właśnie. Daj go, a weźiesz ten na bamba. Ten. Bamba. Ta? Czarna bamba, kurwa. Miałeś pracy, że będzie jak naleśnik smakować. Naleśniki. Jak nie macie czasu robić naleśników, to weźcie po prostu zapieczcie w toście i będzie no, to samo. Chleb tostowy i dżem. I naleśniki powstają. Dobra, ja z bitą śmietaną jeszcze spróbujemy tego wariata. A weź tak blisko mikrofonu, żeby było słychać. O no.